Dzień dobry, nazywam się Bartosz Przybysz i jestem doradcą podatkowym. Zbliża się koniec terminu na wybór formy opodatkowania. Jak się jednak okazuje, nie każdy podatnik ma taką możliwość. Nie od dziś wiadomo, że umowa o pracę nie jest najkorzystniejszą umową, jeżeli chodzi o obciążenia publiczno-prawne. Stąd też wielu pracowników przeszło lub dopiero planuje przejść na własną działalność gospodarczą. Ustawodawca zastawił jednak na takie osoby kilka pułapek. W dzisiejszym nagraniu postaramy się skupić na podatku dochodowym, a konkretnie, jaki wpływ na jego wysokość ma współpraca z byłym pracodawcą. W przypadku podatku liniowego, prawo do tej formy opodatkowania możemy utracić, jeśli podatnik uzyska przychód ze świadczenia usług na rzecz byłego lub aktualnego pracodawcy. Odpowiadających czynnościom, które wykonuje lub wykonywał w ramach stosunku pracy w tym samym roku. Zatem ograniczenie to nie dotyczy innych umów cywilnoprawnych, np. umowy zlecenie, umowy o dzieło. W pierwszej kolejności należy zaznaczyć, że nie każde świadczenie usług na rzecz byłego lub aktualnego pracodawcy wykluczy rozliczenie w formie podatku liniowego. Użyte w przepisie sformułowanie odpowiadających czynnościom. Należy rozumieć w ten sposób, że chodzi o takie same, tożsame czynności, które wykonywaliśmy w ramach stosunku pracy. Zatem, jeżeli w ramach prowadzonej działalności gospodarczej będziemy świadczyć usługi, które nie wchodziły wcześniej w zakres naszych obowiązków pracowniczych, pozwoli to na rozliczenie w formie podatku liniowego. W drugiej kolejności trzeba zaznaczyć, że zakaz ma charakter czasowy w przypadku byłego pracodawcy. W zakresie podatku liniowego bierzemy pod uwagę tylko jeden rok. Tym samym, jeśli rozwiążemy umowę o pracę dnia 31 grudnia, a nawiążemy współpracę w ramach działalności gospodarczej 1 stycznia, będziemy mieli prawo do wyboru podatku liniowego, pomimo tego, że będziemy świadczyć czynności, które wchodziły wcześniej w zakres naszych obowiązków pracowniczych. Co istotne, założenie spółki osobowej, która nie jest podatnikiem podatku dochodowego, nie jest dobrym sposobem na obejście zakazu. Jeśli w ramach spółki cywilnej, spółki jawnej czy spółki partnerskiej wykonamy usługę na rzecz byłego pracodawcy, które wcześniej wchodziły w zakres naszych obowiązków pracowniczych, spowoduje to utratę prawa do rozliczenia w formie podatku liniowego? Dotyczy to też innych wspólników. Przepis nie zawęża też pojęcia pracodawcy tylko do podmiotów krajowych. Zatem również świadczenie usług na rzecz byłego pracodawcy, który posiada siedzibę za granicą, będzie wykluczać rozliczenie w formie podatku liniowego. Niemniej, organy skarbowe będą miały utrudnione zadanie, jeśli chodzi o zastosowanie tego przepisu. Gdyż zagraniczny pracodawca z reguły nie ma obowiązku składania informacji o pobranych zaliczkach PIT-4R czy informacji o dochodach PIT-11. Ponadto przepisy obcych państw mogą w inny sposób rozumieć stosunek pracy. A jakie konsekwencje grożą za naruszenie tych przepisów? Podatnik w takiej sytuacji musi ponownie przekalkulować swoje zaliczki na podatek dochodowy. Tym razem według zasad ogólnych. Oraz uiści z tego tytułu ewentualne odsetki za zwłokę. Sankcja ta może być szczególnie dotkliwa, jeśli usługę na rzecz byłego pracodawcy wyświadczyliśmy pod koniec roku, wtedy może powstać większa dopłata podatku, jak i czas, od których naliczane są odsetki, jest dłuższy. Podobne ograniczenia funkcjonują w zakresie wyboru ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Jednak z trzema zasadniczymi różnicami. Pierwsza z nich dotyczy okresu karencji. W przypadku ryczałtowców nie możemy wyświadczyć usługi na rzecz byłego pracodawcy w okresie poprzedzającym wybór tej formy opodatkowania, jak i w bieżącym roku. Tym samym, jeśli w 2023 roku w ramach stosunku pracy wykonywaliśmy określone czynności, to w ramach działalności gospodarczej możemy te same czynności rozliczyć na zasadach ryczałtu dopiero w 2025 roku. Druga z różnic odnosi się do zakresu czynności, których nie możemy wykonywać na rzecz aktualnego lub byłego pracodawcy. Oprócz świadczenia usług musimy wstrzymać się również ze sprzedażą towarów czy wytworzonych wyrobów. Trzecia z różnic dotyczy konsekwencji naruszenia wspomnianych przepisów. W przeciwieństwie do podatników podatku liniowego, nie musimy cofać się z rozliczeniem. Podatek, według zasad ogólnych, płacimy od dnia uzyskania przychodu od byłego lub aktualnego pracodawcy do zakończenia roku. W związku z tym unikniemy ewentualnych odsetek za zwłokę. To wszystko, co dla państwa przygotowałem, dziękuję za uwagę i do usłyszenia.